Dzień dobry. Dzień dobry. Chciałem zapytać, czy u pani da się naprawić takie dwa parasole? Jeden jest mocno zdezelowany. Ale tu jest problem, bo tu jest pęknięty suwaczek. Środkowy suwak trzeba zrobić. Z sentymentu można to jeszcze zrobić, żeby to działało. Jeżeli panu zależy na tym, że jest lekki, ten jest superowy. To jest nasz polski wyrób, także bardzo porządny na dzisiejsze wiatry, wichury. To co, przyjmujemy to, tak? Tak. Okej, okay, to tak, robimy. Proszę. Pamiętam, jak jeszcze mój świętej pamięci mąż tutaj był, jeszcze był chłopakiem moim i stał za ladą, a ja tak tu przychodziłam do niego. Zawsze mówiłam, jaka fajna praca, kontakt z ludźmi. No niestety, to będzie nic z tego, bo tu jest rozwalona laseczka i musimy nową laskę do tego. Ja już jestem od 1988 roku tutaj, a w tej chwili robię już prawie 17 lat sama. Jak już męża brakło, no to ja już sama tutaj wykonuję te usługi. To jest zawód taki w zależności od pogody. Bo to nie ma. Jak teraz ten rok na przykład był bardzo suchy, więc nie było za dużo pracy, ale są lata, które było tam w miarę deszczowo, więc i pracy było też dość dużo. Ja mam bardzo dużo parasoli, ale mi się zdarzyło, że kiedyś pojechałam po towar i zaczął padać deszcz, a ja oczywiście nie miałam parasola i musiałam kupić. Tak jest. Ja mam dwójkę dzieci. Mam syna i córkę, którzy mają po troje dzieci. Także jestem babcią bogatą w pięciu wnuków, jedną wnuczkę. Nie są tacy źli klienci. No są i uprzejmi, a zdarzają się tacy, którzy no, wyprowadzą z równowagi. Nie mając oczywiście racji. Ja jestem nastawiona pozytywnie zawsze na wszystko. Dokąd mi Bozia da zdrowie, oczy i ręce zdrowe, no to będę robiła. Ale miejmy nadzieję, że będzie dobrze. Konkurs Żywonowej Huty miał już drugą swoją edycję tego roku. Szukamy takich drzew, które są wyjątkowe, o których możemy opowiedzieć jakąś ciekawą historię. I w ten sposób jury otrzymuje liczne prace, spośród których wybiera te najciekawsze, najbardziej wartościowe, a następnie nagradza. I takie miejsce znaczymy tabliczkami, żeby wszyscy przechodnie wiedzieli tak naprawdę, co to jest za drzewo. Proszę mi wierzyć, tu kolega, jak robiliśmy jakieś remonty, robił zdjęcia tej topoli z budynków z góry. Jest no coś niesamowitego, naprawdę jest coś fantastycznego, że jest pomnikiem, tak? To drzewo jest bardzo wyjątkowe. Topola biała, która ma ponad 100 lat i w tym roku czcimy stulecie odzyskania niepodległości, a znajdujemy się w świetnym miejscu, bo na terenie osiedla Niepodległości. Bo to jest drzewo takie, które było sadzone przed laty, które bardzo prędko rosło i dawało zielone liście. Zielona Nowa Huta. Jesteśmy najbardziej zieloną dzielnicą w Krakowie i myślę, że udział w takim konkursie i pokazywanie tego typu okazów, jak nasza topola biała, perełka Nowej Huty, jest niezwykle ważna dla nas. Ja dziękuję serdecznie wszystkim Państwu. La 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 la
Chciałbym Państwa gorąco zachęcić. Dzisiejsza aukcja. Zbieramy pieniążki na Milenę Przysuchę i Agnieszkę Burzawę. Proszę Państwa, pierwszym gadżetem, który dzisiaj licytujemy, torebka damska, bardzo elegancka. Może Pani zalicytuje torebeczkę? Może małżonek sięgnie głębiej do kieszeni? Czyli co, wchodzimy z 60 zł? Patrzę na Państwa, wchodzimy 60 zł. Brawo, gromkie brawa, proszę Państwa, mamy pierwszego darczyńcę. Agnes Ahoda.